Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Paczol i w końcu mapka HNS do trenowania jest gotowa, prawie gotowa, ponieważ jest trochę poprawek do zrobienia, ale takich, żeby po prostu ta mapka była idealna. Na razie jest super po prostu, więc ja wam pokażę i pewnie powiecie, ale czym nas możesz zadziwić, przecież ta mapka jest jak każda inna. No właśnie nie, zaraz wam pokażę. Tu macie wszystko na raz i macie jedną nowość, którą się inspirowałem z zagranicznego YouTube'a, od YouTube'a Bix się nazywa YouTuber. I zobaczycie, jaki to jest sztos totalny. Więc żeby nie było, że ja sam to wymyśliłem i sobie przywłaszczam, ale po prostu się inspirowałem i zobaczycie, jak to jest zarąbiste. I teraz tak, słuchajcie. Mapka do trenowania, trening HNS. Robiliśmy ją razem z HNS-ami, czyli z Piotrem Szugarem, Rafaeloksem i Youngmikiem. I do tego nam pomógł Access MNR. Do tego nam pomogli, oczywiście. Dlatego uznania dla nich. Pamiętajcie, że jest konkurs dla wspierających. Tam na dole, Paczol. Od w sklepie trzeba wpisać. I pierwszy link w opisie jest filmik, w którym tłumaczę, jak ten konkurs wygląda. Między innymi do wygrania taka bluza, fałdolce, ratowanie świata itp. itd. Więc jazda. Ok, przechodzimy do mapki. Aha, jeszcze jedno, bo skoro chłopaki ze mną budowali, oni mają też swoje kody twórcy, to po prostu oni nagrają swoje odcinki, jak, nie wiem, trenują na tej mapce, albo jak ją przedstawiają. I będzie tam, ich kody będą podane też, więc mam nadzieję, że się nie obrażą za to, że nagrałem to pierwszy. I nic nie powiedziałem, ale jestem hamem. Dobra, bierzemy sobie bronię. Powiedzmy, weźmy na razie tak. Weźmy na razie tak. I teraz co wam chcę pokazać. Pierwszą rzecz, jaką możemy trenować, no to oczywiście bierzemy sobie kolegę. Jeden z nas staje tutaj, drugi staje na drugiej stronie. I teraz tak, stajemy na tych platformach, naprzeciwko siebie. Budujemy ściankę, edytujemy, kolega staje naprzeciwko. I to jest platforma do 1 na 1. Jak zedytujemy, to jest start. Budujemy się na kolegę, oczywiście. Zabijamy go i gramy dalej, prawda? Polecam, jeżeli będziecie naprawdę wysoko i zabijecie kogoś i tak dalej, w sensie zabijecie swojego kolegę bądź wroga, to polecam nie zeskakiwać, żeby się zabić i od razu zrespić w tym miejscu, tylko polecam po prostu zejść sobie hyclem, żeby jeszcze trenować takie, wiecie, małe rzeczy, aczkolwiek to bardzo dużo pomaga. Ok, druga sprawa, którą zbudował Youngmiki, mapka do trenowania Aima. Tylko ją zepsułem i musiałem poprawić, więc poprawiłem tą mapkę. I teraz tak, są boty. Tutaj według mnie najlepiej Digla się trenuje. I trenujemy sobie flickshoty, czyli strzelamy do jednego, od razu do drugiego, od razu do trzeciego. O, nie trafiłem. Za wcześnie strzeliłem. Ściany się rozwalają, ale to trudno. Najwyżej jak wszystko rozwalicie, to zresetujecie sobie mapkę. Okej, tu trenujemy sobie, a możemy jeszcze to potrenować. No takie wiecie. Trening AIMA taki podstawowy. Kolejna sprawa, macie trening dla snajperki. Trenujecie na przykład fast scope'y, skaczecie sobie, odwracacie się i trenujecie sobie fast scope'y. Możecie też trenować normalnie, prawda? Jeżeli jesteście naprawdę słabi ze snajperki albo coś, to możecie sobie trenować, przybliżyć, zobaczyć jak trzeba tutaj wymierzyć. O, teraz na przykład ja jestem mega słaby. O, wymierzamy. Możemy sobie stanąć w tym miejscu, żeby trafić ostatniego. Wymierzamy, głowa, ok. Idziemy do najlepszej części. Według mnie najlepszej na tej mapie. Oczywiście nie licząc 1 na 1, no bo to jest mega proste, aczkolwiek super. Dobra, weźmy sobie to po prostu, żeby szybciej przejść. I według mnie to jest najlepsza część, którą się zainspirowałem właśnie z zagranicznego YouTube'a i to jest sztos totalny. A mianowicie, wchodzimy tutaj, budujemy sobie platformę, oczywiście bierzemy broń jaką chcemy i strzelamy do botów. Zaraz zobaczycie, widzicie? Bot stoi na platformie. Respi się wózek, bierze bota i strzelamy do botów. Trenujemy AIMA w ruchu. Bot się nie zrespił, bo tam już przeleciał. O, kolejny. Kolejny. O, nie zdążyłem go zabić. Paczol. Chcesz nas uczyć trenować, jak ty sam nie umiesz. Okej, co jest problem z tą mapką? Czasami może nam się zawiesić bot, bo może spaść z wózka. Wtedy wystarczy go zabić, albo wózek nam może spaść, tam się zawiesić, stanąć w tym miejscu na przykład, powiedzmy. To wtedy wystarczy rozwalić wózek i znowu one się respią. Tutaj możecie dowolnie się budować, możecie też stanąć po prostu. Ale ja polecam zbudować się, ponieważ no zazwyczaj w grze tak strzelamy, prawda? Za takiego czegoś. Polecam sobie tak właśnie zabudować. Wychylić na bota. I zabić. Wychylić na Paczola. Potem schodzimy sobie, oczywiście. Idziemy dalej. Ostatnia część mapy. Ten napis zrobił jak Miki. A ten Piotr Szuga. Dlatego to można rozwalić. Nie no, żartuję. Ostatnia część mapy. Wracamy sobie tymi panelami przyspieszającymi.
I ostatnia część mapy to jest edytowanie, trening na edytowanie i budowanie, tam mamy dużo edytowania, robienie 90 i tak dalej. Mamy timer, żeby mierzyć sobie czas, im lepiej, czy nam lepiej idzie z czasem i edytujemy. Możecie to edytować na swój sposób, nie wiem, czy lubicie edytować sobie tak, czy tak, czy tak. Najszybciej to oczywiście jest trójkąt, prawda? Możecie edytować wszystko na swój sposób. Tam są różne części mapy, są daszki, nie daszki. Naprawdę wszystko możecie robić na swój sposób, po prostu trenujecie dla siebie. Nie trenujecie tutaj dla mnie, dla kogoś, tylko dla siebie po prostu. I teraz tak, wracamy. I co? Mapka jest dla was. Pamiętajcie, żeby wspierać sklepie, zostawić suba, łapkę w górę, dzwonek. I komentarz, czy wam się podoba. I co poprawić oczywiście w mapce, bo to może nie być finalna część, prawda? Tu macie jeszcze dużo przestrzeni, dlatego możecie, nie wiem, z kumplem sobie potrenować wchodzenie do turtla. Czyli na przykład jesteście zabudowani, kolega wam rozwala, wy spamiecie ścianką, on wam potrenuje wchodzenie do turtla, możecie sobie powychodzić z turtla. Po prostu budowanie, edytowanie, wszystko możecie tutaj robić dowoli. Wiem, że to można robić też w gierce, ale wydaje mi się, że takie na sucho, na rozgrzewkę jest to świetne, naprawdę. Trenują na tym wszyscy praktycznie, z tych lepszych ludzi. Czyli ja dopiero zacząłem. Dobra, okej, mamy to za sobą. Teraz tak, zakończmy grę i trzeba ją udostępnić, prawda? Tą mapkę. O, zawiesi się oczywiście, okej. Wow, likwidacja 13, wow. Możecie też sobie to robić na czas, prawda? Ile na przykład likwidacji na czas zrobicie, liczycie sobie czas od teraz do teraz, idziecie na boty i strzelacie. Okej, mapka jest już zapisana, wchodzimy w moja wyspa, narzędzia, publikuj i piszemy tak, HNS, mapa treningowa. I teraz tak, trening aima, budowania, edytowania oraz 1 versus 1. Publikujemy i mamy swój kod 545486148674867. I teraz tak, skopiuj kod. Wy możecie to sobie wpisać ręcznie i wam pokażę, jak wejść do takiej mapki. Teraz tak, wychodzimy z niej do centrum kreatywnego. Jesteśmy na takiej mapce, w centrum kreatywnym. I teraz klikamy tutaj, ustal kod mapy. I wklejamy ten kod tutaj, albo wpisujemy ręcznie. I wybieramy mapkę. Ta mapa już będzie zapisana na stałe, dlatego nie musimy jej parę razy klikać. Ja zobaczę sobie, czy mogę usunąć, bo w zeszłą mapę w sumie tamta jest z błędami. Nie da się usunąć chyba już tych map. Dobra, nieważne. Anuluj. Ta mapa się ładuje, załadowała się, wchodzimy. Mapa się ładuje cała. Jest naprawdę duża, aczkolwiek nie ma tutaj lagów. Chyba, że już będziecie siedzieć 3 godziny na tym, to chyba zaczną się lagi robić. Tu macie naprawdę wszystkie rodzaje broni. Potek nawet jest, jeżeli gracie sobie jeden na jeden na potki. Czekamy, aż to się wszystko załaduje. Jeszcze nie możemy budować nawet, widzicie? Musimy poczekać, jeszcze załaduje mapa. To trwa z minutę. Około, możecie liczyć. Ok, klikamy rozpocznij grę. Pamiętajcie, żeby poczekać, aż wszyscy wejdą na mapę. Jeżeli klikniemy rozpocznij grę przed tym, jak wejdą, to już jest lipa. Dobra, jeszcze nam się ładuje mapa. Czyli rozpocznij, o już mamy wszystko. Rozpocznij grę mogłem kliknąć, a mapa się jeszcze ładuje. Ok. Idziemy sobie, powiedzmy, tutaj. Bierzemy sobie... A, to wezmę. Budujemy się. I próbujemy strzelać. Patrz, on nas nauczy aima. A sam nie potrafi. Nie, ale wiadomo, jest godzina 4:00, 5:00 rano, więc nagrywam o tej godzinie dla was, więc chyba trzeba docenić, prawda? To jest według mnie najlepsza część mapy. I naprawdę to działa, ten trening działa, serio. Dobra, to rozwalmy sobie. Idźmy gdzie indziej. No, super, poszedłem. Dobra, panele są spoko, bo wszędzie możemy się przemieścić bardzo szybko.
I trenujemy dalej. Ok, potrenowane. Godzinka treningu. Bierzemy to, spadamy sobie stąd. Idziemy z kolegą jeden na jeden. Bo nas kolega zdenerwował, chcemy mu udowodnić, kto jest lepszy. Budujemy 40 090. Rozwalamy kolegę. I on już nie wie, co się dzieje. I z minigana go budujemy. Proste? Proste. Więc mam nadzieję, że będziecie lepsi. Ja staram się dla was być cały czas lepszy. Jak widzicie, dwie gierki, właściwie trzy gierki były udostępnione, gdzie robiłem po 20 fragów. Mam nadzieję, że teraz będzie coraz częściej takie coś. O, i właśnie, zabijemy kolegę, to schodzimy sobie hitsem. Dobra, jesteśmy. Wszystko. Mam nadzieję, że wam się podoba. Jeżeli tak, oczywiście zostawcie łapkę w górę, suba, dzwoneczek. Pamiętajcie, żeby wbić ten link w opisie, co jest do konkursu. I kolejna sprawa, kod jest też pod streamem. Pod streamem, pod odcinkiem. Kod jest w opisie odcinka. Boże, streama cały czas mówię, bo za dużo streamuję. Do zobaczenia, ja się z wami żegnam. Cześć.